Historia mojego życia związana jest ze Śląskiem. Wychowałem się na ulicy Kruczej. Do stadionu na Oporowskiej miałem 2 kroki. Na Oporowską chodzili wszyscy moi koledzy. Mecze Śląska nadawały rytm, ustawiały nasze życie. Gra w klubie była spełnieniem marzeń. Grałem u boku wspaniałych chłopaków. Władka Żmudy, Janka Sybisa, Ryśka Tarasiewicza i Waldka Prusika. Nic nie jest w stanie zastąpić tej dumy, kiedy grasz w klubie, który kochasz od najmłodszych lat. Najbardziej utkwił mi w pamięci mecz o Mistrzostwo Polski. Niesamowite chwile. Później rozpoczęła się moja przygoda z trenerką. Do Śląska trafiłem po raz pierwszy na początku lat 90. Później tu byłem jeszcze raz, w sezonie 2014. Udało nam się dostać do europejskich pucharów. To ogromna satysfakcja, kiedy udaje ci się wejść do pucharów jako zawodnik i jako trener. W życiu nie da się utrzymać na fali wznoszącej. Momenty piękne przeplatają się z dramatami. Ktoś mądry kiedyś powiedział, żeby w życiu kierować się stałymi zasadami. Wartości dają nam poczucie bezpieczeństwa, dają nam kierunkowskaz, jak żyć. Kształcimy setki młodych piłkarzy. Uczymy ich współpracy, hierarchii, szacunku, rywalizacji. Budujmy razem dobry Śląsk. Razem. Bez względu na barwy polityczne, przekonania, zainteresowania. Tylko razem osiągniemy ten cel. Wrocław zasługuje na Wielki Śląsk.